Odcinek trzeci. Przepaść Macocha i jaskinia Punkewny. Dzień 22 czerwca był dniem wybitnie logistycznym. Jak się zalicza kilkanaście miejsc w ciągu jednego urlopu, to takie dni niestety są koniecznością. Tym razem ta logistyka polegała na wyjeździe z Drezna, gdzie kończyła mi się tego dnia ostatnia wykupiona doba w hostelu, i dojeździe do Brna. Po drodze miała być i była mniej więcej godzinna przesiadka w Pradze, która jak się okazało bardzo mi się przydała. Dojeżdżając fliksem na dworzec, widziałem, że okolice dworca Florence w Pradze były przekonkretnie rozkopane. To też stwierdziłem, że dobrze byłoby sprawdzić, czy da się jakoś dostać do stacji metra Linice, bo to będzie mi potrzebne za dwa dni, gdy będę wracał z Brna, tylko wtedy będę kierował się na Dolne Morawy, a czasu na przesiadkę będę miał też jakoś koło godziny. No i okazało się, że dwa z trzech wejść na stację metra są zamknięte. Czynne jest jedno wejście, które było jakieś 300 metrów od hali Florencu, ale trzeba było przejść przez ulicę, skręcić w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. Dodatkowo będzie potrzebny bilet na metro. Dzisiejsza godzina, podczas której nigdzie mi się nie spieszyło, posłużyła mi do rozkminy przesiadki mającej nastąpić za dwa dni. Bilet oczywiście też asekuracyjnie nabyłem sobie już dziś. W dalszą drogę ruszyłem o czasie i ta punktualność utrzymywała się przez jakąś połowę drogi, aż... zatrzymałem się, zresztą jak wszyscy wtedy na tej drodze w konkretnych rozmiarów koreczku. Jedno było bardziej niż pewne. Coś musiało się srogo spierdzielić. Jak się potem okazało, miałem rację. Powodem problemów był, a raczej było to, co jeszcze niedawno było zestawem siodłowym, czyli potocznie zwane tirem, a teraz było to jedynie to, co zostało ze zjarania się owego tira i większej części jego naczepy. Do celu, czyli do Brna, dotarłem z kilkunastominutowym spóźnieniem, ale tu akurat nie było to problemem, gdyż potrzebowałem się przesiąść na tramwaj, a nie na innego Flixa czy jakieś Intercity. Tu również, podobnie jak w Dreźnie, troszeczkę zajęło mi znalezienie przystanku linii 8, a potem jakiegoś kiosku celem nabycia biletów. Ponieważ jednak z tym było słabo, stwierdziłem, że tak bawić się nie będę. Kupiłem jakąś kolę, tym samym zmuszając kasjera do wyskoczenia z bilonu korony czeskiej, której potrzebowałem, by nakarmić nimi automat do sprzedaży biletów. Mając już bilecik, wróciłem na właściwy przystanek. Właściwy, czyli ten, z którego odjeżdża ósemka, mająca na swojej trasie cmentarz żydowski, gdyż na jego wysokości od jakiejś główniejszej ulicy odchodziła osiedlowa uliczka Buskowa. Zanim ta ósemka raczyła zajechać na przystanek, na którym na nią czekałem, w oko rzucił mi się biały budynek, przeznaczenia bliżej mi nieznanego, z bardzo nieregularnym układem okien, przypominającym równie nieregularny układ dziur w serze szwajcarskim. Tym sposobem powstała moja teoria, że koleś, który projektował ten budynek, albo był pasjonatem i wielbicielem sera, albo wręcz przeciwnie, był przez kogoś zmuszany do jego konsumpcji, co za wszelką cenę chciał przekazać światu. No i przekazał, projektując ten oto budynek. Chwilę później nadjechała moja ósemka, a ja razem z całym swoim balastem wsiadłem do niej po to, by opuścić ten pojazd na piątym przystanku na wysokości wspomnianej ulicy Buskowej. Dotarłem pod numer 44, skorzystałem z dzwonka i... zaczęły się problemy. W drzwiach nie pojawił się ani właściciel posesji, ani w ogóle nikt. Racjonalnym pomysłem w takich sytuacjach jest telefon do gościa i tak też zrobiłem. Jednak z powodu faktu, że czeski znam mniej więcej na poziomie wietnamskiego, czyli wcale, to też po tym jak ktoś odebrał telefon, zacząłem od pytania "Do you speak English?" i tu zaczęło się robić ciekawie, bo rozmówca znał jeden jedyny język. Był nim czeski. O ile jest to normalne, bo w końcu jestem w Czechach, to jednak skoro ja ogarniam jakiś tam poziom angielskiego, to ktoś, kto zajmuje się wynajmem pokoi turystom, do tego jeszcze jego obiekt jest na ogólnoświatowej wyszukiwarce noclegów, jaką jest strona Bookingu, to tym bardziej powinien ogarniać chociaż podstawowe zwroty, jak na przykład portiero stróż w pensjonacie w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji podczas mojego czwartego Poland tripu. Niestety czeski był jedynym językiem, jaki znał. Parę minut później do domu wchodził jakiś koleś, z tym, że niestety nie był to nikt z jego stałych mieszkańców czy właścicieli, a był to turysta taki jak ja, z tym, że znający trochę czeski i mieszkający już od jakiegoś czasu w którymś spokojnym. Na moje szczęście znał też trochę angielski, więc poprosiłem go, żeby zadzwonił mu do właściciela, że ten ma pod drzwiami turystę, który jednak chciałby dostać się do pokoju. I tak też zrobił. Z tego co mi przekazał, mieszanką czeskiego i angielskiego to, że gościu jest w domu i nie słyszał żadnego dzwonka. Koleś gdzieś tam sobie pojechał, a mi skończyły się pomysły co dalej. Wymyśliłem, że dam mu akademicki kwadrans, po czym zadzwonię do Bookingu, co z tym fantem zrobić. 20 minutes later. Minęło 15, a może i 20 minut. Nic w kwestii mojego meldunku na tym adresie się nie zmieniło. Stwierdziłem więc, że pałka się przegła, dzwonię do Bookingu, znalazłem numer, wstukałem go na klawiaturze telefonu.
Ale zanim zdążyłem nacisnąć przycisk połączenia, drzwi się otworzyły i stanął w nich starszy człowiek, właściciel domu, złożył ręce jak do modlitwy, coś tam powiedział po czesku i w końcu mogłem wejść dalej. Koleś zaprowadził mnie do tego właśnie pokoju, jak widać na poddaszu, dał mi klucze do pokoju i drzwi wejściowych, wziął 2000 koron za dwa noclegi, zapytał się, w większości na migi, na którą chcę jutro śniadanie, ja mu napisałem na telefonie w notatniku napis 7 i poszedł dalej zajmować się swoimi rzeczami, a ja zająłem się wyjęciem laptopa i rzeczy typu myszka, zasilacz, dysk przenośny, przedłużacz, po czym podłączyłem zasilacz. Przy okazji tego okazało się, że lokalizacja gniazdek w pokoju jest taka, jaka jest i przydałby się przedłużacz. Normalnie zszedłbym na dół i o niego poprosił, ale tu najpierw musiałem odpalić Google Translatora, ustawić język docelowy na czeski i wpisać po polsku, czy ma pan pożyczyć przedłużacz. Zejść na dół i puścić mu to pytanie powiedziane po czesku przez jakiś googlowski algorytm. I to była jedyna możliwość kontaktu z właścicielem. Przedłużacz oczywiście dostałem na te dwa dni. Lol. Następnego dnia przed 7 rano rzeczywiście gość przyszedł na drugie piętro, co u niego oznacza poddaszy, i przyniósł takie oto śniadanie. Nóż był tak ostry, że nadawał się jedynie do smarowania masła, którego było tyle, ile widać, ale jakoś udało mi się te, powiedzmy, rogaliki przekroić. Po wyciągnięciu śniadanka nie pozostało mi nic innego, niż zabrać się za realizację planu, z którym przyjechałem do Brna. Pojechałem sobie więc na dworzec, kupiłem sobie bilet do stacji Blańsko oraz powrotny i poszedłem sobie na peron, by tam zaczekać na wlaka, znaczy na pociąg. Po odejściu kilkudziesięciu, może kilkuset metrów od dworca, znalazłem się na drugim dworcu, tyle że autobusowym. Jak widać, nawet komunikacja autobusowa, jak chce, to może dorobić się na turystach. Tu mi się fartło, bo autobus linii 226 do Skalnego Młynu, gdzie chciałem się dostać, ma odjazd 10.40, a kolejny jest około 15, więc zostałby albo 6-kilometrowy spacerek, albo za wezwanie taksy. Taki oto autobus dowiózł mnie za 12 koron do Skalnego Młynu, gdzie można było odebrać zarezerwowany kilka tygodni przed tripem bilet za 320 koron i nabyć, chociaż to nie było już obowiązkowe, bilet na pociąg drogowy za kolejne 240 koron. Pokonałem jakieś 1,5 kilometra takim oto pojazdem do miejsca, gdzie zaczyna się właściwa trasa turystyczna. Przewodniczka, jak można było się domyślać, naparzała wyłącznie po czesku, tak więc niestety niewiele udało się z tego monologu wyciągnąć, poza tym, że to, co wystaje z ziemi, to stalaktyt, to, co wisi, to stalagnit, a jak kiedy się połączą, to powstanie z tego stalagnat. To miejsce, w którym trasa zwiedzania jaskini na chwilę wychodzi na ziemię. To przepaść Macochy. Jest to ostatnie miejsce z dozwolonym robieniem zdjęć przed łódkami, którymi pokonuje się większą część pozostałej trasy, na których niestety obowiązuje zakaz nagrywania. Z tym, że akurat w tym miejscu ten zakaz po przepłynięciu tego odcinka rozumiem, bo było sporo miejsc, gdzie trzeba było się schylić, żeby nie przypierdzielić głową o kawałek jakiejś skały, a co dopiero mówić o wyciągnięciu aparatu czy kamery dla lepszego ujęcia. No chyba, że kto ma jakąś zabawkę szpiegowską typu okulary, długopis albo zegarek, wtedy mogłoby się to udać. Muzykę musiałem na wszelki wypadek podmienić, co by YouTube nie robił zbędnych problemów.
Po zakończeniu trasy znów wsiadło się na podkład tegoż pojazdu i wróciło się do Skalnego Młynu, gdzie przyszło zaczekać dobre półtorej godziny na autobus do Blańska, ale to się w sumie dobrze złożyło, gdyż zrobiła się pora obiadowa, więc można było zrobić użytek z restauracyjki w pobliżu przystanku. Jakby kogoś interesowało, dwie tortille i browarek 245 koron. Wracając do Brna, trafił mi się pociąg, który gdzieś na przodzie miał wbudowaną kamerkę, z której z małymi regularnymi przerwami obraz był transmitowany do monitorów w wagonach. Po powrocie z Blańska stwierdziłem, że skoczę sobie jeszcze na górkę w mieście dla pozyskania zdjęcia panoramicznego Brna. Może nie sama ta panorama była celem, ale skoro już dałem zarobić komunikacji miejskiej w Brnie 90 koron za bilet dobowy, to jednak fajnie byłoby coś z tego skorzystać. Pomijam już drobny szczegół, że jeszcze na tym bilecie opędzę powrót na dworzec autobusowy pod Grand Hotelem, skąd jutro o 8:40 odjadę Flixem w kierunku Pragi, a dalej prywatnym czeskim operatorem kolejowym Leo Express w stronę, spolszczając sobie nazwę miejscowości, Czerwonego Potoku. Jak widać, kończy się dzień 23 czerwca, a razem z nim mój pobyt w Brnie. Jutro podróż Flixem i Leo Expressem w stronę Dolnych Moraw, ale to już będzie historia na dalszą część opowieści z mojego Poland Tripu 6. Na razie wrzuć lajka i suba, ewentualnie skrobnij komentarz i dopełnij dzieła, podsyłając komuś ten filmik.